Państwu. Dobry wieczór. Nie będę ukrywał, że mam pewną tremę, zważywszy, że bardzo dawno nie uczestniczyłem w podwieczorku. To nawet nie ważne, że Państwo tego nie zauważyli, ale to na moje samopoczucie ma trochę wpływu. A nie uczestniczyłem z paru powodów. Po pierwsze, tam nie będę brał udziału w tych szeregowych podwieczorkach, bo to nie warto. No co innego jak jubileusz, no to już jest co innego. Po drugie, co też jest nie bez znaczenia, no oni mi tego nie proponowali nigdy. Ale po trzecie, co jest najważniejsze, że ja osobiście miałem dużo takich swoich drobnych, prywatnych kłopotów. Znaczy, no niby nic wielkiego, ale jednak, proszę Państwa, kot mi zginął. Zginął mi kot, tak, bo ja miałem kota. Znaczy właśnie, ja mam kota. Od dawna na tle budownictwa zresztą. Nie, zdaje się, ja muszę od początku, bo Państwo się inaczej pogubią. Bo proszę Państwa, nie, bo się wytworzyła głupia sytuacja, bo ja dostałem mieszkanie. Znaczy, no, dostałem to może jest za dużo powiedziane. Ja je wymieniłem za banknoty. No więc mi dali klucze od tego mieszkania. Zresztą też anachronizm, bo tam się drzwi z futryną otwierają. No i egzystowałem sobie. Wybrałem sobie taki suchszy kącik. Żarówkę miałem. Paliła się. I czytałem sobie. Czytałem na Kubusia Puchatka, Cola Brenion, 100 dykteryjek marynarskich. Bardzo przyjemnie było. Tylko że człowiek to jest taki, no, twór nienasycony. Znaczy właśnie się mówi chyba roztwór nienasycony. Nie, wszystko jedno, nie ma znaczenia. W każdym razie, jak to mówią, dać kurze grzędę, jeszcze wyżej siędę i że apetyt rośnie w miarę jedzenia. No jedzenie jak jedzenie, bo ja jeszcze te raty płaciłem, ale... Te grzędę to co chciałem podnieść, bo... Ja słyszałem, że gdzie indziej jak podostawali, to u nich czasami i winda chodzi, i ciepła woda leci z rury, a jak suche lato, to prawie zacieków nie ma. No, tyle, że im rury pękają, no ale rury to wszędzie pękają, także to nie ma rady, bo to są takie rury do pękania. To zresztą, to nie jest żadna wada, to jest tylko wina materiału. Materiał jest niedobry i to daje duże oszczędności.